finalnie nie urodziłaś siłami natury, tylko tak. cięciem cesarskim. Mhm. Tak. Bo to się zdarza przy porodach siłami natury, a tutaj ja nie mogłam w to uwierzyć. Tak, że cięcie cesarskie, czyli wyjęte dziecko górą, nie przeszło przez kanał rodny. Nie ma strat na dole. Tak, nie ma strat na dole, a jednocześnie straty, które tam zobaczyłam, no, wynikały niestety z nieprawidłowego, rozpoczętego momentu tego masażu krocza. Jeszcze powiem wam o jednym. Małgosia, całe szczęście, właśnie tak jak mówi, kocha kobiety i człowiek się czuje zaopiekowany. Ty też już przeszłaś tych lekarzy, trochę dystansu nabrałaś, natomiast bardzo częstą reakcją jest płacz na fotelu, tak? Kobiety, która raz, no, w końcu się dowiedziała, jaki ma problem i w końcu wie, że można jej pomóc, tak? Więc to jest takie duża satysfakcja też dla mnie, tak? Że coś możemy zrobić. Ja po operacji, to wam tylko mogę powiedzieć, że ja pierwszy raz, jak weszłam do toalety i to jeszcze wszystko świeże, szwy, wiadomo, ból, ja ryczałam na kibelku z bólu i ze szczęścia. Mm. I mąż podchodzi, co się dzieje? Ja pamiętam, ty nawet napisałaś wiersz z tego powodu, ten przepiękny. Tatiana... Wiersz o kupie, tak widzicie? Nomen omen, o kupa na mnie mówią, to musiało się stać. Tak, o kupie, nie mogło być inaczej. Ale słuchajcie, w ogóle chcę powiedzieć, że tu się jakieś wydarzają mega rzeczy. Gratuluję ci tego, co zrobiłaś. Zrobiłaś fenomenalną rzecz dla kobiet, zaczęłaś o tym mówić i jako pierwsza zaczęłaś przełamywać tabu. I my dzięki tobie to robimy, dzięki twojej obecności tu, Małgosia, no dzięki. No po prostu robicie fenomenalną robotę i mam nadzieję, że wiele kobiet odzyska nadzieję na normalne życie, oglądając tę rozmowę. Widzisz, tu się śmiałam, a teraz ty mówisz, że mam kluchę i w oczach. No ja też mam kluchę. Bo to naprawdę, płakałam razem z tobą. Bo to naprawdę, słuchajcie, jest takie przeżycie, że po operacji, matko boska, myślałam, że to już mi minęło, ale po operacji u Małgosi, słuchajcie, ja naprawdę odzyskałam swoje życie. No, i potem wszystkim dziewczynom, które przychodziły do mnie, na przykład właśnie z tym Malwinę pozdrawiam, która miała takie silne nietrzymanie moczu, że jej impreza się kończyła do momentu, kiedy miała wkładki. Koniec wkładek do domu, prawda? I Malwinie mówiłam, że ja pierdzielę, też 4 lata po porodzie już nie wiem, ile ona chodziła i odsyłali ją. Zrobiła operację i Malwina się śmiała, że po prostu mam prawa do jej wulwy teraz, dlatego że powiedziała, to tak odmieniło jej życie, że radość, poczucie własnej wartości. No ale to właśnie to, radość, co mówimy, seksu. Że mogłaś przyjść do mnie, ja mogłam cię zoperować i mogłaś z tym dalej nic nie zrobić. I kobiety by o tym nie wiedziały. I to jest właśnie ważne, że fajnie, że wykorzystałaś to no, w taki sposób, że pomogłaś mi w tej edukacji. I ty zrobiłaś po prostu mega robotę.